Łukasz Morenda, witam Państwa w Hyde Parkowej. Proszę się nie martwić, to nie jest audycja archiwalna. Taka pogoda może być pod koniec kwietnia, a przed długim weekendem 28 kwietnia witam moich i Państwa gości. Wiesław Wędzonka, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Ryszard Fałek, Wspólnota Samorządowa. I Dariusz Wójcik, Prawo i Sprawiedliwość. I zacznę może od Pana Przewodniczącego. Pierwsze pytanie. Panie Przewodniczący, czy już niedługo będziemy się do Pana zwracać, Panie Komisarzu? Nie, nic mi nie wiadomo. Bo wiewiórki w parku, nie staram, Kościuszki. Nie staram się o pracę w policji, w straży. Mam także na myśli komisarza, nie, który będzie zarządzał Radomiem, jeżeli nie, Radosław Witkowski nie, zostanie nie, jednak odwołany. Kiedyś tak mówiłeś, nie, że będziesz komisarzem. Będę komisarzem Aleksem z filmu, żartowałem sobie oczywiście. Nie, nie interesują mnie takie... Straszyłeś takie, prezydenta? Nie, interesują mnie takie stanowiska. A jak panowie sądzą, będzie to znaczy, komisarz czy nie będzie? Panie redaktorze, nie wiem, no zdecyduje o tym sąd i dobrze, że sąd. Ustawodawca wyposażył rady miejskie w taki instrument, którego nie powinny mieć, bo co my możemy się wypowiadać, tym bardziej, że ta nasza decyzja nie jest decyzją wiążącą. Od tego są sądy, od tego jest wojewoda. No, musieliśmy wykonać swój ustawowy obowiązek, czyli poddać te wnioski pod głosowanie. No właśnie i pan radny ostatnio, jak wojewoda się zwrócił, wystąpił z wnioskiem, że już głosowaliście i nie chcecie. Ale zarzuty były takie do mnie, że ja za szybko to robię. To, cóż, no mogę tylko powiedzieć kolegom, że nie ma znaczenia, w jakim terminie to robiliśmy, dlatego i tak, że wojewoda i tak musi 30 dni odczekać od wniosku, kiedy złożył. Także czy my byśmy podjęli decyzję pierwszego dnia, czy 28, czy 9, a po to przyspieszyłem, żeby temat po prostu jako Rada Miejska zamknąć i czekać na to, co zrobi sąd. To czemu panie radny założył pan taki wniosek, żeby jednak nie wprowadzać tego? Nie, nie, nie było takiego wniosku. Nie, wniosku nie było, natomiast nie, radni zdecydowali. To była taka uwaga, żeby nie wprowadzać tego. Oczywiście, ponieważ uważam, że stroną w tej sprawie niewątpliwie jest prezydent miasta, skoro go nie było na sesji, a jak się dowiedziałem później, po sesji, no to miał wyjazd służbowy zaplanowany, ewidentnie prestiżowy wyjazd, z którego nie mógł zrezygnować, bo ewidentnie był na tej sesji. W związku z tym zawsze druga strona powinna mieć szansę, skoro na jego temat się rozmawia i w sprawie bardzo kluczowej, powinna być. No i tutaj pan przewodniczący po raz kolejny no, tych standardów nie trzyma, jest to naganna w moim uczuciu postawa. Nie może być tak, że ktoś nie ma szansy się bronić. Poprzednim razem też tak było, że no, na szczęście ten profesor przyjechał, mówił, a taka percepcja nas jako radnych, niefachowców jest dużo mocno ograniczona. Gdybyśmy dostali tą ekspertyzę na piśmie, byśmy przyszli konkretne pytania w punkt decyzja inna. A tak to mówił prawnik przez pół godziny, kto z nas ile zarejestrował, tyle zarejestrował i później dyskusja była taka, jaka była. W związku z tym, no, nie tak powinno się to przygotowywać. Ale to był prawnik pana prezydenta. No tak, ale mówił do radnych, do niefachowców. Mówił... Znaczy, właśnie moja decyzja była bardzo profesjonalna i nie była nic nagannego, dlatego że gdybym ten punkt sam wprowadził do porządku obrad i wpisał i musiałaby Rada dyskutować, ja zapytałem Radę, czy wyraża zgodę na wprowadzenie do porządku obrad. To już bardziej demokratycznie jako przewodniczący ale Rady nie mogłem się zachować. Pierwszym spotkaniu, mówię o pierwszym spotkaniu. Kiedy był prawnik na sesji, bo teraz to nikogo nie było i nie było punktu. No i Rada nie wyraziła zgody, Rada nie wyraziła zgody. Ja wykonałem swój obowiązek ustawowy, czego wymaga ode mnie ustawodawca. Każdy projekt uchwały, który wpływa do mnie na 7 dni przed sesją, wprowadzam obowiązkowo do porządku obrad, a każdy projekt uchwały, który wpływa, gdzie te 7 dni już brakuje, czyli 6/5, zawsze pytam Radę o wyrażenie zgody. Zawsze. Tak było no nawet dobrze, z wnioskiem... Panie Przewodniczący, ale ja na pana miejscu bym tak. Jest punkt dotyczący prezydenta. Tak. 7 dni wpłynęło przed. Jak ma pan zasady, że pan wprowadza? Ale że dotyczy prezydenta, dzwonię. Panie prezydencie, będę chciał wprowadzać na sesji. Jest pan, że pan rozmawiałem z panem prezydentem. Pan prezydent odpowiedział, że żebym robił tak, jak uważam. Zasłużony, żeby wykonywał swoje obowiązki. Ale powiedział, że będzie czy nie będzie? Proszę? Powiedział że prezydent, że nie będzie na sesji. No właśnie. Ale prezydent powiedział, że... Ale miał pan 30 nie. dni. Miał prezydent, nie mieliśmy już kolejnej sesji. W ciągu 30 dni. Nie, przewodniczący Rady nie może zwołać nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Zgodnie z ustawodawcą mu nie pozwala. Także mógłbym to zrobić tylko zwykłą sesję. Wyobraża pan sobie, gdybym zrobił zwykłą sesję w sprawie jednego punktu? Tak. To by była dopiero polityka coś z mojej strony. Wydaje, także to jest. Ja myślę, uśmiecha się ja myślę, że charakterystycznie pan radny, cieszy się zapewne, że byli koalicjanci nie, tak ostro walczą. Nie, ja po prostu tylko. Sam już nie musi bronić. Nie walczymy, mamy różne zdania. Ja po prostu tylko przestrzegam prawa i nic więcej. Ja krytykowanie mnie za to, że próbuję i czy chcę przestrzegać prawa, to jest, ale to nie w mojej ocenie. No nie jest to przestrzeganie prawa ewidentnie.
Chciałby pan to skomentować, panie radny? Dla mnie ten wniosek jest czystą zagrywką polityczną, do których zostały wykorzystane służby CBA. Idzie to w tym kierunku, choć myślę, że wojewoda ma jeszcze szansę z tego wszystkiego się wycofać z honorem, czyli nie podejmować decyzji, powiedzieć: panie prezydencie, rządzi pan zgodnie z prawem, zgodnie, nie złamał pan żadnego prawa i nie ma żadnego wniosku do sądu. W zasadzie z wniosku zastępczego odwołania, tak, dopiero prezydent będzie się mógł odwołać. I wojewoda z honorem może się z tego wycofać, choć myślę, że tego nie zrobi. I w związku z tym można przewidywać, że sprawa skończy się w sądzie. Kiedy będzie wyrok, tego nie wiadomo. No to załóżmy, że wyrok jest też będą w listopadzie. Gry polityczne. No właśnie, wyrok mamy w listopadzie tego roku. W zasadzie już tam dajmy na to. Myślę, że nie będzie tego wyroku w listopadzie tego roku, choć myślę, że rządząca koalicja w kraju będzie do tego dążyła, bo można postawić komisarza, który od razu jakby w starcie do urzędu prezydenta będzie miał pewien handicap, bo jednak będzie mógł zarządzać miastem w sposób dość dowolny. Ale myślę, że tego nie dojdzie. No i może was uratuje, no bo będzie problem lotniska, który ma w tej chwili niewątpliwie prezydent Witkowski. Spadnie na komisarza. Problem lotniska to jest problem od prezydent 2006, się boi tej decyzji od 2006 roku. Ja myślę, że się nie boi decyzji, natomiast pewne uwarunkowania, które powstały zewnętrzne, niezależne od prezydenta, nieco zmieniły pogląd na lotnisko, jak również na to, w jakim tempie musimy dojść do tego, by to lotnisko było opłacalne. Biznesowo. Natomiast tutaj to jest, wracając jeszcze do tego tematu podstawowego, jest to wyłącznie gra polityczna. Ale czy z mojej strony też? Nie, tutaj muszę powiedzieć, że mieliśmy spotkanie w piątek przed sesją tą nadzwyczajną i pan przewodniczący poinformował nas o takim piśmie i powiedział, zasięgnął u nas rady, ja byłem oczywiście przeciwny, żeby wprowadzać, no ale zrobił to, co zrobił. Miał do tego prawo, rzeczywiście jest tak, że jeżeli wpływa jakiś wniosek przed posiedzeniem prezydium, czyli 7 dni, jest obowiązek wprowadzenia, bo musi uzyskać akceptację wszystkich radnych i zastosowaliśmy jako radni, jako przedstawiciele, oddaliśmy swój głos, wyszło na to 16-10, że nie wprowadzamy. Po prostu raz już procedowaliśmy, raz już dyskusja była i nie. Ale zanim wezwał was do tego wojewoda. Tak, było to na wniosek wtedy CBA, ale ta dyskusja czym by się różniła? Niczym. Wyjaśnienia mieliśmy, jest to sprawa pana prezydenta i jego prawników. Ja uważam, że prezydent sprawa jest całkowicie wyjaśniona. Ja tylko tutaj mam uwagę do wicewojewoda, który pochodzi z Radomia, że nieco mijał się ze swoimi oświadczeniami na blogu, no ale to jest, tak powiem, polityczne uzasadnienie. Czyli wszyscy grają na czas, a czasu mamy niewiele, jeśli chodzi o temat drugi naszej dzisiejszej rozmowy, a mianowicie kwestię szpitala na Józefowie. Przyjeżdża pani marszałek na Radę Miejską i przekonuje nas, że w zasadzie nic się nie stało. Mieliśmy reformę ostatnio, miało być oddłużenie szpitali. Okazuje się, że mamy 100 milionów długu szpitala na Józefowie. W perspektywie otwarcia medycyny, kolejki znamy, problemy związane z zatrudnieniem tych osób, brakiem specjalistów, lekarzy także znamy. No i co panowie na to? Bo moim zdaniem to chyba pani marszałek troszeczkę odjechała. Przyjeżdżając i mówiąc w zasadzie, no po prostu restrukturyzacja kolejna, trudno, zwolni się parę osób. Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. No stało się i się dzieje, bo przede wszystkim my jako radni, prezydent odpowiadamy za bezpieczeństwo, a jest to forma szpitale, pogotowie, jest to forma bezpieczeństwa naszych obywateli. I my jednoznacznie odpowiedzieliśmy, niezależnie od barwy politycznej, że takie działanie nam się nie podoba i nie chcemy, by szpital na Józefowie stracił 250 łóżek i mówimy: panie marszałku, proszę się zastanowić nad tą likwidacją, to jest po pierwsze. Po drugie, są takie braki w służbie zdrowia w innych dziedzinach, że ten szpital może być, jeżeli mamy rzeczywiste
nadwyżki łóżek, to można je wykorzystać w inny sposób. Przecież jest cała masa dziedzin, gdzie jest, brakuje łóżek. Ja tu wskazywałem, że chociażby geriatria, której po prostu w Radomiu nie ma i coś z tym trzeba będzie zrobić. Często są dostawki przecież na różnych oddziałach. Natomiast również my jako właściciele, w cudzysłowie oczywiście, szpitala na Tochtormana, przy ulicy Tochtormana, no obawiamy się, że ci pacjenci, którzy nie zostaną przyjęci na Józefowie, trafią do nas, a już mamy przecież przystawki chociażby na oddziale wewnętrznym. Dyrektor przedstawiał 120% obłożenia, więc są to sygnały niepokojące i my protestujemy. Wcale nie uważamy za dobre rozwiązanie to, że jest likwidowana próba likwidacji 250 łóżek. To w takim razie była reforma, którą wymyśliła i którą forsowała Ewa Kopacz. I co w takim razie, jeżeli są takie skutki, jakie są, no i co może zrobić Rada Miejska w Radomiu, bo tak naprawdę to jest spółka w tej chwili prywatna. Panie redaktorze, bardzo proszę widzów nie wprowadzać w błąd, a w takim wypowiedziami pan wprowadza widzów w błąd. Reforma służby zdrowia nie polegała, że będzie inne finansowanie, bo przecież o tym chodziło, nie było mowa. Chodziło o komercjalizację szpitali. Chodziło wyłącznie o to, by właściciel mógł zmienić formę własnościową, czyli jest ustawa o służbie zdrowia, o szpitalach, to jest jedna. To nie pani premier Kopacz, tylko pan marszałek Struzik, który rządził razem z Platformą Obywatelską, czyli tak na dobrą sprawę cały czas państwa środowisko polityczne no jest w jakiś sposób odpowiedzialne za to, jak ten szpital był prowadzony. No, przez długie lata, co by nie powiedzieć. Jakby nie patrzeć, to z której strony państwo za to odpowiadacie? Idźmy, tak. My się od tego nie odżegnujemy, że w jakiś sposób odpowiadamy za służbę zdrowia w Radomiu. Ja mówię w Radomiu, a pan usiłuje uogólniać wszystko. No, szpital jest wojewódzki, proszę więc... Proszę pana, wróćmy do przełożenia podstawowego. Jeżeli pan już w ten sposób idzie, to idźmy do przełożenia podstawowego. Narodowy Fundusz Zdrowia i wycena. No i rządziliście państwo 8 lat i jak te wyceny wyglądały? Nie, proszę pana. Jeżeli pan się by wgłębił w wyceny i prowadzenie albo zapłat, który Narodowy Fundusz Zdrowia, to również bardzo ważne jest, jaki poziom wiedzy na ten temat ma personel. No podejrzewam, że niewielki. A to więc widzi pan. Ale to chyba nie jest istotą lekarza, żeby wiedzieć, ile ma płacone szpital. Myślę, że odciąży pana wiesława. Ale bardzo proszę, zaraz. Jest to również istotne, bo panie redaktorze, Narodowy Fundusz Zdrowia, nie wiem, czy pan wie, ale pewnie pan nie wie, bo... To proszę zainteresowanie nie wiedzą. Bardzo chętnie się czegoś dowiem. Płacą w różny sposób. Powiedzmy, wyrostek robaczkowy. Prosta rzecz, zdarza się bardzo często. Można wziąć przykładowo 100 zł, ale za ten sam wyrostek można wziąć 150 zł. W zależności od szpitala? Nie. W zależności od tego, jak się zdiagnozujesz, czy się zrobi pogłębioną diagnozę, czy też nie. Jak się zrobi ten wyrostek, czy będzie stwierdzone na przykład, czy są powikłania, czy nie. Czy pacjent był na przykład cukrzykiem, czy też nie. Bo są inne leki, inne płatności. Ale co pan chce powiedzieć, bo pan zwierzę na manowce, chce pana wyratować z tego argumentowania, bo zaraz się okaże, że to wina pacjenta, że jest za mało chory, albo lekarza, że za mało się doszukuje. Wyciąganie logicznych wniosków to jest bardzo ważna rzecz. Ja nie powiedział o pacjencie. Czy pan słyszał u mnie o pacjencie? No tak, no, ale przed chwilą mówił pan o cukrzykach. No nie. Czy ja powiedziałem, że jest winny? No nie winny, ale do tego... Nie użył pan słowa winny, ale tak na dobrą sprawę, to pan powiedział. Błędne wnioski. Mnie się wydaje, że to chyba pan nie zauważa tego, że szefem Narodowego Funduszu Zdrowia była osoba, która odpowiada bezpośrednio przed premierami Platformy Obywatelskiej. Jeżeli coś, było źle liczone, źle wyliczane kwoty za usługi, to ja nie twierdzę, żeby było jasne. Ja tak jak stoję za tym, by nie likwidować tych 250 łóżek, tak nie twierdzę, że Narodowy Fundusz Zdrowia za czasów Platformy Obywatelskiej był idealny. Cieszę się, że pan to zauważa. Panie radny, to proszę w takim razie, co radni miejscy mogą zrobić w takim razie? Od ogółu do szczegółu. Niewątpliwie było powiedziane tak, że jeżeli nastąpi zmiana formy spółki, przyjmie szpital, to będzie odłużony. Jeżeli nie nastąpi ta zmiana formuły na spółkę, to wtedy ten organ prowadzący ma pokryć długi. Tak było. W związku z tym nastąpiła
nastąpiło przekształcenie w spółkę, powinno nastąpić oddłużenie ze Skarbu Państwa. No tak przeciętny Kowalski, radny i Fałek, tak sobie to zarejestrował. Tyle ja wiem, jak było inaczej, ale tak my wiemy. To po co było reformy robić, jak było inaczej? Pan, nie, tak było. Taki był przekaz. Taki był przekaz. Medialny, nie czytamy ustaw, bo to wie pan, trzeba 4 godziny dziennie czytać, żeby wszystkie akty prawne, które powstają każdego dnia, każdy powinien poświęcać 4 godziny dziennie, żeby na bieżąco wszystko przeczytać. W związku z tym nie mamy na to szans. I tak media podawały. I to jest jedno. Druga sprawa to jest to, że wycena, to co pan podnosił, to jest też zróżnicowane, może tak, może tak. I teraz dla mnie to jest takim prostym. Są zabiegi różnego rodzaju, są różne usługi medyczne i są kolejki. Tu są kolejki dłuższe, krótsze i tak dalej. I problem jest w tym, że nie ma tych pieniędzy. I dzisiaj szpital, na przykład na Józefowej, może świetnie rozblokować problem jakiejś tam operacji oczu, gdzie jest duża kolejka, się ustawia, ale oni celowo cedzą po 50 tygodniowo, ponieważ nie mają na to pieniędzy, bo oni mogą zrobić 50 w ciągu na przykład 4 dni, 5, 6 dnia robić dodatkowe. I ta kolejka w ciągu 2-3 lat by zeszła tak, że na bieżąco byśmy robili, tylko że nie ma pieniędzy. No tak, więc tylko za nadwykonania nikt nie zapłaci. I teraz nikt nie płaci za nadwykonanie. I to jest cały czas absurd, który tkwi w tej naszej służbie zdrowia od wielu, wielu lat. I albo się zrobi porządek z tymi nadwykonaniami na tej zasadzie, że albo płacimy, albo nie i wtedy nie będzie kolejek, albo mamy na te pieniądze, albo nie. I cały czas ten problem zostaje. To przejdźmy do przedstawiciela opcji rządzącej. I dzisiaj jeszcze jedno. I teraz te łóżka tutaj w tym naszym szpitalu. No niewątpliwie, no są kolejki, leżymy na korytarzach, czy w naszym szpitalu, czy w tym. I można spowodować dużą elastyczność, że na przykład jeżeli tu na korytarzach leżą na oddziale wewnętrznym. Można poszerzyć oddział po prostu. Można drugi oddział, połowę oddziału, ile stal przeznaczyć. Jeżeli w tym szpitalu za gęsto, tam otworzyć taki oddział. I to ma służyć mieszkańcom Radomia. Czyli taka elastyczność powinna być. A dzisiaj mówimy, że... A co zrobić z tym w takim razie opcja rządząca? Powiem tak, po co była sesja zwołana? Sesja była zwołana po to, żeby pokazać, kto jest odpowiedzialny za tamten szpital. Że to jest odpowiedzialny marszałek województwa mazowieckiego, nie Rada Miejska i prezydent miasta, ale też po to, żeby pokazać, że w momencie likwidacji tych umownych 250 łóżek, bo te łóżka to tak naprawdę to jest hasło, bo łóżka można wstawić do magazynu, jak jest potrzeba, to je wyciągnąć. Okay. Tylko żeby te łóżka można było wyciągnąć, to musi być personel medyczny, a ten personel medyczny albo zostanie zwolniony, czy już dostały wypowiedzenie pielęgniarki. Lekarze sami odchodzą, bo chociażby reumatolog, gdzie w trybie takim normalnym można się zapisać za pół roku do reumatologa, prywatnie trzeba czekać 2 miesiące. Także jeżeli uważamy, że reumatologia w Radomiu będzie, to jej nie będzie. Prowadzimy do likwidacji kolejnego oddziału, że w województwie byłym radomskim radomianie i okoliczni mieszkańcy nie będą mogli korzystać z usług reumatologa, bo oni odejdą, bo jeżeli oni będą pracowali na oddziale wewnętrznym, to nie będą się mogli rozwijać, czyli ten zawód, ich ta fachowość będzie coraz bardziej się zmniejszała. Nie, to jest problem... To, że taka kolejka jest do reumatologa, to kto o tym decyduje? Że jest ich mało, że kolejka, tak. Że mała wycena, tak. Usługi są ale teraz likwidujemy całkowicie, ale teraz likwidujemy całkowicie. I po co była komercjalizacja? Komercjalizacja szpitala miała za zadanie oddłużyć. Skomercjalizowani zostaniecie, będziecie spółką, zostaną wam długi anulowane, będziecie mogli działać. Nowy start, nowy początek. Nowy startujecie. Tak? Nie ma czegoś takiego. A to jest tak naprawdę droga do tego, żeby zamykać szpitale, bo to jest spółka, która musi działać na zasadach rynkowych, prawa na zasadach zysku, dokładnie, i zarząd ponosi odpowiedzialność swoim majątkiem za tą spółkę, także zarządowi nie ma się co dziwić, że on próbuje szukać tych oszczędności, bo on nie ma innego wyjścia, bo za chwilę będzie odpowiadał swoim majątkiem, ale marszałek województwa mazowieckiego czy właściciel może pokryć stratę swojej spółki, tak jak to robimy w wielu spółkach w naszym mieście. No może to zrobić, ja nie widzę żadnego problemu. O czym Państwo mówicie i teraz przewodniczący, było chyba w 2006 roku. Takie oddłużenie, czyli było przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, były prace prowadzone. I też nic nie dało, jak widać. I wtedy szpitale, że tak powiem, zostały wyzerowane, ale od tego czasu szpitale już nabrały kredytów i narobiły długów. Cały czas. Ta reforma rzeczywiście być może... Cały czas. Być o może. To chodzi. Niech nikogo nie oszukuje. Oszukujemy. Ja rozumiem, że nie wszystkim się chce czytać. Panie Wiesławie, ja akurat siedzę w służbie zdrowia od 40 lat, w związku z tym czytam te... No dobrze. Ale panie, no proszę, przepraszam. W związku z tym wiem, na czym to i polegało. I tak masz najwięcej czasu niż my razem. Tak. Bardzo długo pan mówi. Panowie, ja muszę przerwać już panu w tej chwili. Polegało to na tym, że miały być zlikwidowane długi publiczno-prawne. Bardzo fajnie się dyskutuje, ale czas biegnie niezwykle szybko. Na sam koniec, jakie plany na długi weekend?
No, będę patrzył przez okno, czy pada deszcz. Panowie? Ja porządkuję sobie działkę w tych dniach roboczych, a w tych świątecznych gryla sobie robię. Zapraszam znajomych. Miałem polatać, bo szykuję się do ogólnopolskich zawodów w serii Pucharu Polski, ale niestety chyba nie da się polatać. Będę czekał na poprawę pogody. To dziękuję. Ale gdzie, w domu przed telewizorem? Na działce. Na działce. Dziękuję panom bardzo za wizytę dzisiaj. Zapraszam, za jakiś czas dokończymy naszą rozmowę. Państwu dziękuję za dzisiaj i oczywiście życzę lepszej pogody na ten długi weekend. Do zobaczenia. Dobrze.